Witam na kanale Fantazja Azja. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z serii DIY, a zrobimy dzisiaj taką opaskę na udo, którą możemy wykorzystać do noszenia eliksirów, potionów lub takich różnych buteleczek lub czegokolwiek będziemy potrzebowali, czy jakieś sztylety, czy może nawet jakieś pędzle, albo nawet jakieś urządzenia potrzebne nam podczas remontów, budowy, co tam będziemy kiedykolwiek chcieli wykorzystać, a taką opaskę zakładamy na udo. Myślę, że całkiem fajna sprawa, zatem zapraszam Was na filmik. Ja jestem Emil, zaczynamy. Do wykonania takiej opaski na udo, którą możemy oczywiście wykorzystać w różny sposób, będziemy potrzebowali przede wszystkim następnie nity, zestaw do nitów, czyli dzięki którym będziemy mogli robić dziurki oraz przybijać te nity do skóry, zestaw klamerek, ja akurat mam takie plastikowe, ale jeżeli mamy jakieś z paska albo na przykład mamy gotowe paski, to też można będzie parę kroków pominąć. Jakiś młoteczek do przybijania tych nitów, nożyczki oraz skóra. Akurat w moim przypadku udało mi się znaleźć w Ciuchlandzie takie arkusze skóry, którą fajnie można będzie pociąć i wykorzystać właśnie do takiego rodzaju naszego DIY-u, ale spokojnie możemy wykorzystać skórę z jakiegoś płaszcza, czy chociażby nawet ze starych spodni. Gdzieś można naprawdę w różnych Ciuchlandach kupić za 10 zł, 20 zł i pociąć sobie to na różne kawałki, też się fajnie sprawdzą. Najpierw musimy zacząć od wycięcia pasku. Będziemy potrzebowali 3 paski, żeby fajnie sobie dopasować to właśnie przy naszym udzie. Więc najpierw mierzymy jeden pasek, wycinamy odpowiednią grubość. Jak już mamy pasek przygotowany, to możemy już zacząć przybijać nit. Nity bardzo fajnie się przybija, jeżeli mamy właśnie taki zestaw narzędzi, których możemy użyć do przybijania nitów. I tutaj mamy właśnie taki dziurkacz, dzięki któremu robimy dziurkę na takiego nita, wkładamy nity, młoteczkiem przybijamy. Przymierzamy, tłuczemy ładnie młoteczkiem i nasze nity są już przybite. W taki sposób bardzo szybko, bardzo łatwo możemy różnego rodzaju właśnie rzeczy, czy chociażby skórzane sobie przybijać. Nie musimy szyć, nie musimy jakoś tam czarować, jak to ze sobą posklejać. Takie nitowanie to jest naprawdę super sprawa i naprawdę niedroga sprawa. Jak już zrobimy jeden pasek, potrzebujemy jeszcze jeden pasek i musimy tutaj pamiętać o szerokości i długości tych pasków. I najlepiej sobie tutaj przymierzyć do uda, żebyśmy sobie dopasowali. Dolny pasek będzie troszeczkę krótszy, górny pasek będzie troszeczkę dłuższy, więc bo jak zwykle mamy udo górną część troszeczkę grubszą, więc o tym trzeba pamiętać. Oraz będzie jeszcze trzeci pasek, który będziemy przyczepiać do naszego paska przy spodniach. Jak już mamy 3 paski gotowe, musimy teraz sobie dopasować rozmiar naszej podstawy, do której będziemy przyczepiać różnego rodzaju eliksiry, farbki, czy co tam będziemy potrzebowali.
Akurat sobie tutaj teraz fajnie dotnę do takiego troszeczkę większego formatu, bo będę potrzebował na 3 buteleczki magicznych związków, które wykorzystam, myślę, w jakimś tam fajnym cosplayu, oraz będę chciał jeszcze zrobić takie dodatkowe miejsce na jakiś sztylecik lub nożyk. Jak już mamy podstawę wyciętą, dopasowaną, teraz przybijamy paseczki. Również te paski przybijamy przy pomocy nitów. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo łatwa, szybka sprawa. Po prostu dziurkujemy, wkładamy nit, przybijamy i mamy już wszystko ładnie, mocno ulokowane, dzięki czemu to się nam nie będzie rozpadało, nie będzie nam uciekało z nogi, więc naprawdę fajna sprawa. Jak już mamy wszystko to przybite, zabieramy się teraz za najważniejszą rzecz, czyli będziemy utwierdzać nasze fiolki, buteleczki, czy co tam byśmy chcieli na takiej opasce nosić przy udzie. I tutaj akurat sobie ważna sprawa, żeby sobie odmierzyć w taki sposób, tak jakbyśmy nam chcieli, żeby nam było wygodnie. Jak już sobie mniej więcej wybierzemy miejsca, którym byśmy chcieli, żeby te w naszym przypadku fiolki były się znajdowały, to teraz docinamy sobie paseczek, który będzie nam przytrzymywał te fiolki. I akurat w moim przypadku starałem się zrobić to wszystko przy pomocy jednego paska, żeby nie było strasznie dużo nawalonych tych nitów. I jak widzicie, ładnie sobie dociskam, dopasowuję sobie fiolkę, buteleczkę akurat w tym przypadku. Od razu przybijam nita, przyciskam kolejnego, przybijam kolejnego nita i tak po kolei, aż wszystkie buteleczki nasze będą się znajdowały na miejscu. Teraz dopasowujemy dolną część, która będzie nam podtrzymywać nasze fiolki. I tu już troszeczkę będzie bardziej skomplikowana sytuacja, bo tu już musimy wyciąć troszeczkę grubszy pasek, który będzie jednocześnie trzymał z boku oraz od spodu nasze buteleczki. Jak już sobie dokładnie przyjrzymy, w jaki sposób byśmy to chcieli, żeby to ładnie nam wyglądało, to w odpowiednich miejscach sobie nacinamy, zaginamy i również w taki sam sposób, tak jak wcześniej, przybijamy, dziurkujemy, przybijamy nita, potem dopasowujemy podstawę, która będzie nam ładnie wszystko trzymała, wsuwamy tutaj pod taki paseczek, żeby to też nie było tak na widoku, przybijamy nitem i robimy następną część.
I tak oto mamy gotową naszą opaskę na udo. Tak jak widzicie, ładnie buteleczki się trzymają, jeszcze jest miejsce na jakiś sztylecik, na nóż, co tam byśmy potrzebowali. Ja myślę, że w późniejszym czasie sobie doczepię jakiś wiedźmiński sztylecik lub nożyk, jak się takiego dochowam, więc sobie zostawię troszeczkę miejsca, takie paseczki na boku, które można będzie spokojnie potem tak samo, w taki sam sposób jak te wcześniej buteleczki, zanitować i też wszystko powinno fajnie wyglądać. Jak widzicie, nie jest to jakaś strasznie skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś takiego. Tak to mniej więcej wygląda z tyłu, tak to wygląda z przodu. Tutaj mamy paseczek, który przyczepiamy sobie do paska, żeby to nam się nie zsuwało z uda. Akurat w moim przypadku ja wykorzystałem nity o rozmiarze 6 mm, to jest długość tego całego nita oraz średnica główeczki, czyli Fi6. I jak widzicie, nie jest to strasznie skomplikowana sprawa. Zakup nitów też nie jest drogi, bo z zestawem takim właśnie, czyli z takim dziurkaczem oraz takim fajnym wałeczkiem, który podtrzymujemy nita oraz do przybijania tych nitów, to kosztuje 25 zł do 30 zł w zależności jaki mamy rozmiar tych nitów, ale w około do 10 mm to powinno tak 25-26 zł kosztować. Jak coś jakieś lepsze może będą, to pewnie 30. I to oczywiście to są nity razem z zestawem. Same nity to na Allegro możemy kupić nawet 100 takich małych nitów, czyli 6 mm za 5 zł, więc jak znajdziemy odpowiednią aukcję czy odpowiedniego sprzedawcę, który będzie miał i ten zestaw, będzie miał różne nity, więc od razu wszystko możemy razem kupić, żeby było za darmo, czyli smart. Ze smartem, jeżeli mamy taką opcję wykupioną, to do 30 do 40 zł dociągamy. I mamy za darmo przesyłkę, więc myślę, że nie jest to strasznie skomplikowana sprawa, a dzięki tym nitom naprawdę można wszystko fajnie zrobić i nie trzeba się strasznie kombinować z przyszywaniem, z dziurkowaniem, z przyklejaniem, tylko po prostu robimy taką dziureczkę, wkładam nita, przybijamy i jest pięknie. Oczywiście musimy pamiętać, żeby mieć to całe urządzenie, takie jakby zestaw do przybijania tych nitów, do odpowiedniego nita. Czyli jeżeli mam 6 mm, to musi być do 6 mm, jeżeli chcemy większe, grubsze, do na przykład 10 mm, to będziemy potrzebowali takie narzędzie do 10 mm, bo jeżeli będzie to trochę mniejsze, to w tym momencie nasz nit już nie będzie taki piękny, nie będzie taki wypukły, tylko zostanie mocno zgnieciony. Jeżeli nam to nie przeszkadza, to też możemy to wykorzystać, jeżeli chcemy zaoszczędzić. Ale jeżeli chcemy, żeby to wszystko pięknie, ślicznie wyglądało, to zwróćcie na to uwagę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Myślę, że jeżeli niekoniecznie taką opaskę i niekoniecznie w taki sposób chcecie wykorzystać nity, czy nawet skórę, czy ze spodni, czy cokolwiek, gdzie tam znajdziecie, to bardzo myślę, że można się zainspirować chociażby w jakiś tam sposób i spróbować zrobić nawet. Ostatnio robiłem pochwę nad miecz, więc też można spróbować coś takiego zrobić przy pomocy nitów. Myślę, że jak też troszeczkę więcej się pobawimy z tą skórą i tym nitowaniem, to myślę, że zrobię też kolejny filmik, jak to można wykorzystać i co możemy zrobić przy pomocy takich nitów. Bo wierzcie mi, nie jest to droga sprawa, a naprawdę można niesamowite rzeczy, zbroje robić, można jakieś rękawice robić, upiększać i się naprawdę bawić, jeżeli lubimy takie larpy, czy lubimy cosplaye, czy chociażby chcemy, żeby to fajnie wyglądało tak na ulicy, jak spacerujemy, chcemy być się mocno wyróżnić, więc polecam zdecydowanie nity, nie bać się, ja jestem naprawdę zachwycony, jak to fajnie szybko się robi i jak to fajnie wygląda. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, zatem ja jestem Emil, życzę wam zdróweczka, cześć!